Seniorzy chcą żyć aktywnie i realizować swoje pasje i zainteresowania. Wciąż jednak za mało jest placówek, gdzie w ciągu dnia osoby starsze mogą znaleźć opiekę i pomoc. Pierwszy wiejski dom dla seniorów powstał w gminie Rzekuń w powiecie ostrołęckim. Kończą się prace wykończeniowe i za kilka dni placówka przyjmie pierwszych pensjonariuszy. Ewa Mamińska. Seniorzy będą tutaj mogli przyjść, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach, także tych rehabilitacyjnych, zjeść ciepły posiłek, ale przede wszystkim spędzić czas w gronie znajomych, co dla osób starszych i samotnych jest nie bez znaczenia. Jest to pierwszy tego typu obiekt, który oddaliśmy do użytkowania. Obiekt mieści się w centrum samej gminy, w miejscowości Rzekuń, tutaj w remizie OSP. Wyremontowaliśmy częściowo budynek za środki własne w kwocie około 300 tysięcy złotych. Drugą kwotę 300 tysięcy złotych otrzymaliśmy z dofinansowania ministerialnego i dzięki temu mogliśmy zrealizować te inwestycje. Mamy tutaj salkę ogólną, mamy dwie toalety, w tym toalety dla osoby niepełnosprawnej, szatnie, kuchnie, mamy pomieszczenie do kinezoterapii. Mamy pokój pielęgniarski, także budynek jest kompleksowo przygotowany do tego, żeby przyjmować tutaj osoby starsze. To pierwszy dzienny dom pobytu dla seniorów w powiecie ostrołęckim. Znajdzie tutaj miejsce 15 osób. Ewa Mamińska, TVP3 Warszawa.